Dzień dobry, tropiciele. Dzień trzeci, środa, czyli dzień wietrzny. No, idę zobaczyć, czy jest jakaś limita. No, bo jak patrzę, jak te studenty tu lądują, to chyba mają z 200 metrów nad lotniskiem i tak sobie pionowo tutaj schodzą. No, ale w sumie jak studentów puszczają, to mnie też powinni puścić. No, tą siódemkę, żeby zrobić, brody sobie w ogóle nie spiąłem, zaraz muszę znowu kilometr zrobić, tam do auta się przejść, ale to nic, idę zobaczyć, najpierw tutaj poustalać, co tutaj się dzieje. Myślałem. No to zapisany, także jest szansa na ponowne usamodzielnienie się w dniu dzisiejszym. No spoko, zobaczymy za jakiś... Pewnie około 13.30, jest 12.10, także na razie sobie tu jeszcze siedzę i się luzuję. Jak polecą pierwsze studenty, to będzie trzeba zobaczyć, jak lądują. Chociaż tam jeszcze rękaw tak jest taki, no... Najwyżej sobie wyląduję w polu pod wiatr. Po. Żeby nie lądować z crosswindem po słońce. No, to tyle. No to właśnie miał ktoś ratowanie. Wczoraj jedno, dzisiaj jedno. Generalnie dzieje się. O, Nikolas leci, nagramu filmik. Do jajec. O to chodzi. Gratuluję kolejnego końca kursu. Super, kamerman nagrał właśnie obwieszczenie zakończenia kursu, tylko włączył kamerę w zdjęcia. Na zdjęciach sobie odsłuchacie w takim razie. Dogramy ścieżkę dźwiękową. Gratuluję, no. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziesz robił tego trzeci raz. Mam nadzieję, że również nie. Spoko, bardzo fajnie. No, robiono ci słowo od ojca prowadzącego, ale ręka chodzi. Chodzi dobrze. Drugi raz się udało i to bez żadnych problemów, poczekając na blizy, jestem ze obrazu. Udało się drugi raz. Mam nadzieję, że tego nie będziesz robił, tylko będziesz kontynuował i będziesz napierdalał cyfrę. Tak będziemy robić. Uwaga, fańki.
Tak jest. No to tak. Samodzielny znów. Ja miałem lecieć jeszcze dzisiaj, ale już te termiki tutaj, te normalnie bąble takie już jak tutaj wcześniej lądowałem, to tak było słabo miło. No także dzisiaj sobie tu jeszcze chwilę posiedzę, a jutro hop and popa, żeby zrobić i później już jakiś ten solo belly, tylko że tutaj coś w ogóle mącą w tym manifestie, bo już powinienem nie mieć dispatchera, tego co mnie tam sprawdzi w samolocie, według instruktora, a według manifestu mam mieć. No ale to jutro, że tak powiem, ogarniemy. No, muci, jest normalnie gorąco, jak mnie tu słońce masakruje, to... Ale nadal nie narzekam na upał, a dzień jest trzeci. Środa, tak. O, czwarty. W niedzielę przyjechałem, ale to się w sumie niedziela nie liczy. Także spoko, lądowanie, co prawda tego nie ustałem, ale mięciutko było. Nic się tam złego nie wydarzyło, bo praktycznie wiatru nie ma, trochę za wcześnie po prostu zacząłem hamować, ale to nic nie boli, nic nie uszkodzone, nic nie urwane. Najważniejsze. Jest dobrze. No to co, przyjechałem, zaparkowałem tego gruza. No, ale ciekawostka taka. Angielski mi się chyba odetkał, bo jakiegoś tutaj gościa podwoziłem przed chwilą z Rumunii. No i w sumie żeśmy się porozumieli, to chyba się coś odetkało, fajnie. Postępy normalnie, jaki będę rozwinięty po tym wyjeździe.